Patent na to, jak obudzić śpiocha, ma Kasia. Prawdziwa skarbnica patentów na poranne pobudki. Wstawaj! Spośród wyzwań, przed którymi stają rodzice, bez wątpienia jednym z najtrudniejszych jest wybudzenie swojej pociechy z samego rana celem wysłania go do miejsca kaźni, jakim jest szkoła. Szybciutko! Chodź tu szybciutko! Jej 18-letni syn Patryk to zawodowy śpioch, a dobudzenie go rano jest równie proste jak atak szczytowy na Mount Everest. Dlatego też Kasia musiała wspiąć się na wyżyny, żeby dobrać najlepsze patenty na wybudzenie swojego syna z głębokiej fazy snu, przypadającej zwykle na godzinę wstawania do szkoły. No dobra, to przyjdź za chwilę. Na początek najgłośniejsze narzędzie budowlane – wiertarka. Kasia do perfekcji opanowała już jej użycie. Na szczęście cisza nocna u niej w bloku kończy się o 6:30, więc wycieńczona codzienną walką z synem Kasia, bez obawy o eksmisję, może spokojnie wiercić dziurę w brzuchu swojego syna. W przenośni oczywiście. Następnego dnia Kasia wkłada synowi palce do ucha. A gdy i to nie pomaga, zabiera poduszkę spod głowy Patryka i z rodzicielską troską podnosi i opuszcza jego głowę na miękki materac. Wstawaj! Ostatnią próbą obudzenia Patryka jest tłuczenie w bęben. Nomen omen należący do Patryka, który gra jako perkusista w kapeli heavy metalowej o wdzięcznej nazwie Little Puppets. Kasiu, za swoje bezsprzecznie pomysłowe i skuteczne patenty na pobudki dostajesz od nas ocenę celującą. Niestety, za znajomość przyczyny porannych problemów ze wstawaniem swojego syna, pała.